Zapowiada się prawdziwa wojna, bo dziś będziemy rozmawiać o tym, czy lubimy, kiedy książka nie kończy się dobrze. Zapraszamy na starcie. Fakty są nieubłagane. Każde starcie z czytaczową kończy się prędzej czy później tak, że co jest? A ja nie wiem, co jest. Płacz. A że ty niby płaczesz, tak? Nie, dzieciątko, kiedy na nie krzyczysz tak, że aż się ściany trzęsą. Aha, musiałam mówić o sobie, że jest płacz. To też. Kochani, dzisiaj zwieńczenie niesamowitego cyklu wrocławskiego Marty Kisiel. To, co rzuca wam się w oczy, to wielkie niedopasowanie. Ale ja jestem fanem tej okładki Nomen Omen. Chociaż może nie tyle fanem, co po prostu mam sentyment do niej i ona jest pomarzona przez autorkę. Zacznijmy od tego. Ta książka pojawiła się na rynku jako pierwsza, ale to nie jest pierwszy tom trylogii, ponieważ pierwszy tom trylogii to jest Toń. Potem jest Nomen Omen i wreszcie premierowo 11 marca trafi do księgarni Płacz. I właśnie w kontekście Marty Kisiel, tego jaką ona jest pocieszną autorką, chcielibyśmy porozmawiać o tym, czy lubimy szczęśliwe czy nieszczęśliwe zakończenia, bo wiedzieć musicie jedno, że Marta kiedyś była moim dealerem radości, moim liderem uśmiechu, dealerem i liderem też zresztą. A im więcej piszę, tym bardziej te książki są depresyjne, tym bardziej takie gorzkie zakończenia się w nich przeplatają. No. Ja jestem ukontentowany. No Marta zdecydowanie zmieniła branżę. Tak. Od uśmiechu pomordowania. Ta antydepresanty sprzedawać w dodatku z książką może. Antydepresant z kulika. Z kulika, no na przykład. Tak. Lubisz zakończenia radosne czy mniej radosne? Ja zdecydowanie wolę te bardziej radosne, aczkolwiek tymi poważnymi, powiedzmy czasami nawet złymi, nie pogardzę. No. O! O! No dobrze, ale złe zakończenie to jakie? Kiedy ginie główny bohater, czy kiedy zabijają mu pieska? No to też jest kwestia sporna, to nie można tak powiedzieć, że tylko śmierć może być złym zakończeniem. Dla niektórych, na przykład, nie mówię o sobie akurat, może być powiedzmy, że dana para nie skończyła razem na koniec książki. To jest, że tragedia i złe zakończenie. O matko! Ale wiesz co, kiedy mówisz, że śmierć niekoniecznie musi być złym zakończeniem, zacząłem od tego, że Marta była moim dealerem radości. Nie tylko śmierć, o to mi chodzi. Tak. Zaczęliśmy od tego, że Marta Kisiel była moim dealerem radości, ale też to jest autorka, która zaserwowała mi najbardziej dołujące zakończenie, jakie kiedykolwiek przeczytałem w książce, w opowiadaniu czy gdziekolwiek. I to mega dołujące zakończenie zawarte jest właśnie w tym tomiku w antologii Pierwsze Słowo. Do tej pory mnie trzyma, mimo że to 2 lata już ponad minęły, jak to czytałem, ale do tej pory mnie trzyma. I sięgając teraz po Martę Kisiel, aż trudno mi uwierzyć, że zamiast się zastanawiać, co tam śmiesznego się wydarzy na kolejnej stronie, to ja się zastanawiam, czy moi ukochani bohaterowie przeżyją. Tak! A u niej się nie da nie lubić ludzi. A ty lubisz te dobre czy złe zakończenia właściwie? Bo ja już teraz nie wiem. Wiesz co? To jest kwestia sporna. No a to co ty nie powiesz? No co zobacz, no zobacz. Ale jeżeli chodzi o młodzieżówkę, gdzie ona robi do niego maślane oczka, chciałaby mu wskoczyć do łóżka, pojeździć konno itd. itp., to zdecydowanie wolałbym, żeby nie było szczęśliwe. Szczęśliwe zakończenie w miłości to ja przeżywam w życiu, powiedzmy. Dlatego w książkach mi one niepotrzebne. Kiedy byłem sam, kawaler łaknący miłości, to tak, wtedy oglądało się komedie romantyczne, kibicowało się temu Hugh Grantowi, żeby poderwał te, jakiej tam było z to właśnie Julie miłość. Aha. Nie, Julie Roberts, ja nie lubię. Myślałam, że o Notting Hill mówimy. Nie, nie lubię Notting Hill. A ja bardzo lubię. A ja nie. Dlatego tak, w romansach zdecydowanie kibicuję, żeby im się nie udało, ale jeżeli chodzi o Martę... Co za cham. Ale czemu ty tak mówisz? Czemu nie mogą się ludzie zejść, pomimo wszelkich problemów? Bo lepsze niż zejście jest rozejście! Nieprawda. Jak może być rozejście osób, które jeszcze ze sobą nie były nawet? Widzisz, no. Kiedy sięgam po książkę, w której już mamy zarysowany wątek romantyczny, to od początku wiem, jak to się skończy. A ja lubię nie wiedzieć, jak to się skończy, tudzież lubię być zaskoczony na koniec, tak jak Marta. 2 słowa o Płacz, dobra? Dobrze, no pozwalam, no łaskawie. Dziękuję, znam bardzo. Łaskę pana. Przede wszystkim, pani. To jest taka okładeczka, którą raczej powinienem pokazać tak, a może tak? A może jeszcze tak? No, w każdym razie. To jest teoretycznie kontynuacja Nomen Omen, ale bardziej z bohaterami Toń. Więc jakby tak się uprzeć, jeżeli ktoś przeczytał lata temu Nomen Omen, tak jak szanowny tutaj obecny,
to spokojnie może potem przeczytać toń, a potem płacz i tak się odnajdzie w tych wszystkich zawiłościach fabularnych, które Marta nam tutaj zaserwowała. To, co jest u Marty pewnikiem i zawsze to występuje w jej książkach, to są świetnie skonstruowani bohaterowie, wspaniały czas i miejsce akcji, znaczy czas i miejsce akcji, zwłaszcza w tym cyklu czas ma znaczenie. Bo mamy tutaj troszkę historii, trochę takich zamierzchłych czasów. Wszystko to tak zgrabnie wplecione w fabułę, przede wszystkim tajemnice rodzinne i odkrywanie tajemnicy, a potem wreszcie walka, no można powiedzieć, z ciemnością, czy też może nie z ciemnością, co walka o bliskich. Bo to wszystko no, jest takie dość rodzinne, dość mocno zbite, że tu człowiek o człowieka walczy. To nie jest jakieś tam wydumane i tak dalej, tylko właśnie takie skupiające się na zwykłych ludzkich odruchach. I wydaje mi się, że to jest taka jedna z największych zalet tej książki. Oczywiście poza tymi świetnie skonstruowanymi bohaterami. Ale mam takie wrażenie, że ktoś, kto przeczytał Nomen Omen i po Nomen Omen sięgnąłby po płacz, to będzie miał taką siekę z mózgu, po prostu trociny. Przejście z mega pozytywnej, radosnej książki w najbardziej poważny, mroczny wręcz utwór, jaki Marta napisała. A to odważne. Poważna. To też jest poważna, prawda? Ta poważna, jest średnio poważna. Średnio poważna, zabawna i mega poważna. No. Wiecie co, zawsze zaznaczałem sobie gagi śmiechowskie u Marty, a tutaj, no, były oczywiście zabawniejsze momenty w płacz. Od razu zaznaczam, płacz. Nie płaczu, tylko płacz. Tryb rozkazujący. Płacz! Cry, koń, baby, cry. Koń. Co ty tak tym biustem? W każdym razie, no, Marta doprowadziła mnie do tego stanu, że drżę o tych bohaterów. Tym bardziej, że ta kosa wisi nad każdym z nich. A zarazem kibicuję, żeby ktoś umarł. Czy ja jestem normalny? Nie, ale to już wszyscy wiedzą. Aha, dziękuję ci bardzo. Tutaj nie trzeba zadawać pytań, bo to jest oczywista oczywistość. Dlatego w sumie odpowiadając na twoje pytanie, lubię, kiedy kończy się źle, chociaż nie może niekoniecznie tak źle jak w pierwszym słowie w opowiadaniu, bo to jest druzgocące. Albo inaczej, lubię złe zakończenie przeżyć, ale niekoniecznie po tym, żebym miał traumę. Ja na przykład lubię złe zakończenia, no powiedzmy złe, ale jeśli książka ma kontynuację i tak jakby się nieco wyjaśnia w kolejnym tomie. Albo jest powiedzmy powód takiego zakończenia w drugim tomie wyjaśniony w trzecim. Lubię. Bo ja nie lubię stawiać, nie lubię być postawiona przed faktem takim, że nie wiem dlaczego tak się stało. A no. Ale... No bo po prostu to jest irytujące, tym bardziej jak się źle stało. No bo jak się dobrze stało, to nikogo nie interesuje czasami. Właściwie dlaczego się tak się stało, fajnie, że się tak stało, bo jest fajnie, radośnie, miło i w ogóle. Ale jak jest źle, to zawsze ja żądam powodów, bo nie zawsze są wyjaśnione te powody. Czyli rozumiem, że gdyby Harry Potter zginął, to byś żądała kolejnego tomu wyjaśniającego dlaczego. Nie, to jest akurat wyjątek, bo ja życzyłam Harrymu śmierci. Bo po prostu zasłużył. Nie, ale... nie zasłużył, ale po prostu to, no nie wiem, wydawało mi się logiczne, żeby on po prostu umarł. Ale nie zauważyłaś, że jest tendencja, że jeżeli w jednym tomie na przykład główny bohater umiera, a jest kolejny tom, to ten główny bohater wraca? Ja strasznie tego nie lubię. Nie, takiego nie czytałam. Ja przede wszystkim nienawidzę w książkach, znaczy nienawidzę. Czasami to lubię, czasami nie, ale generalnie ciężko jest mnie przekonać do odwracalności śmierci. Lubię, kiedy śmierć jest ostateczna, nieodwracalna, kiedy kaput gemacht, nicht versteje i nicht wstaje nicht. No. Ja na szczęście nie miałam takiej okazji czytać książki, w której bohater ginie i nagle zmartwychwstaje w kolejnym tomie. A faktycznie nie czytałaś Wiszczos, masz rację. A to cię mam, a to cię mam. Ale tu... Pamięć jak dziurawy rondelek. No dobrze, ale to nie można mówić o takiej śmierci. No nie, ale... Bo tu jest, było wiadomo, co nastąpi później, no. Ale koniec to nie było końców, zamknięte od, tak sobie. Koniec końców zauważ, że zakończenia z happy endem są oklepane. Ale ludzie lubią happy endy. Ale... Zwłaszcza Amerykanie, oni jakieś tendencje do happy endów mają. Nawet najgorsze traumy, jakieś historyczne zdarzenia i w ogóle coś, co się odbyło faktycznie i robią z tego film, muszą przerobić, żeby się dobrze skończyło. Wiesz co, może ja inaczej powiem. Niekoniecznie musi to być mega mroczne, złe zakończenie, ale lubię, kiedy nawet jeżeli ten happy end jest, to jest to happy end osadzony na gorzkim gruncie. Że kiedy ktoś umiera, tak jak to robi Marta na przykład. Marta umiera? Nie. Marta robi nam... Marta zabija, Marta jest coraz bardziej bezwzględnym autorem, który lubi krzywdzić tych bohaterów, których kochamy najbardziej.
Wiem, że ma być jeszcze kilka tomów Małego Licha i zastanawiam się, jak się skończy Małe Licho. To... Bo może to być traumatyczne dla naszych pociech. Dlatego ja tak liczę, tak sobie właśnie pomyślałam, że trzeba byłoby wysłać do niej list z pogróżkami. A dlaczego? Żeby nie robiła masakry w Małym Lichu, w razie czego. Teksańska masakra w Małym Lichu Mechanicznym. Małe Licho Mechaniczne? Nie, słuchaj, ja szczerze ci powiem, że to jest tak, jak na początku była autorka przez EU, teraz jest autorka przez AU, jak złoto, co podkreślam po raz kolejny, bo wydaje mi się, że właśnie dodała pazura tym swoim historiom, dodała takiej głębi, dzięki temu, że czytelnik nie może być pewny tego, co się stanie za 10, 15, 20 czy 100 stron. I to o to powinno chodzić w książkach, powinny zaskakiwać na każdej stronie. A nie na takiej zasadzie, znaczy wiesz co, może nie zaskakiwać, bo z reguły podchodzisz do książki tak, że zaczynasz czytać i mówisz, a ten bohater jest główny, ten jest ważny, ten jest hiperważny, dobra. Ten musi zginąć, a ten jest, okaże się zły. Ten, te, jak są takie po prostu typy książek, gdzie zaczynasz czytać i od początku do końca wiesz, że tutaj żadnego zaskoczenia być nie może. Wszystko idzie do słitaśnego, różowiotkiego zakończenia, gdzie wszyscy będą dziko pląsać po łączkach, dosiadając cudowne jednorożce, całując się i drapiąc za łóżkiem. No po prostu do pożygu. A Marta tego nie robi i to jest dla mnie chwała. No tak, no. I nie tylko ona tak powinna robić. Inni też powinni brać przykład i tak robić. No, ja powiem, może to zabrzmieć dwuznacznie, ale Marta Kisiel ma po prostu jaja jak berety. Tak. Gdzie ją podglądałeś? W każdym razie, ja szanuję to, jeżeli autor pozostawia czytelnika w takim stanie zawieszenia, w stanie niepewności. Szanuję to, jeżeli autor, nawet jeżeli ma zrobić szczęśliwe zakończenie, to zakończenie nam tak bardzo, ugorzkni, nie, brzydkie słowo, doda tyle goryczy do tej słodyczy, że to nie jest takie po prostu wydumane, takie proste i radosne. Bo ja zdecydowanie chyba już wyrosłem z radosnych historii. Znaczy, nie, może nie wyrosłem, ale lubię gorycz. Za mało dramatu w życiu masz, dlatego jeszcze musisz poczytać w książkach. Nie, właśnie mam tyle dramatów w życiu, że chcę, żeby bohaterom książek było jeszcze gorzej niż mnie. No to też ma sens. Widzisz. Kochani, Płacz to jest, wydaje mi się, najlepsza powieść Marty. Tak, najlepsza powieść Marty. W moim mniemaniu przebija nawet Oczy Uroczne. Jest tu jeszcze głębiej, jeszcze bardziej zagmatwany. Mamy tutaj świetnie skonstruowaną fabułę z finałem wbijającym w fotel, z finałem, którego się nie spodziewałem i finałem, który pokazuje nam, że Marta wchodzi w horror coraz bardziej i zastanawiam się, kiedy się dowiemy, że Marta Kisiel jest nominowana obok Stephena Kinga w kategorii horror roku, bo wydaje mi się, że to wcale nie jest taka odległa perspektywa. Gorąco polecam Płacz, gorąco polecam całą trylogię. Ostateczne potwierdzenie. Dobre czy złe zakończenia? I dobre i złe, no nie mogę się zdecydować. Jedno wybierz! Nie! Nie można mieć lubię wszystkiego. Lubię i takie, i takie. Zależy od historii, od książki, od tego, czy to jest seria, czy to jest ten talon i od wielu innych czynników. Bazylek ma umrzeć, czy ma przeżyć? No ma przeżyć. Czyli lubisz dobre zakończenia. Nieprawda. Cholera, ja też dobre, bo też Bazylka bym nie był w stanie uśmiercić. No właśnie. Wymagałoby to... Bazyl forever. Wymagałoby to olbrzymiego okrucieństwa. W każdym razie, gdybyście się zastanawiali, najpierw czytamy Toń, potem czytamy Nomen Omen i na końcu Płacz, który już 11 marca trafi do księgarni. Dajcie nam znać oczywiście, jakie wy zakończenia preferujecie. Czy wolicie tę słodycz, czy jednak gorycz, czy ma być mega mrocznie, czy jednak słodko, z odrobiną zaledwie goryczy. Dajcie znać. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło, cześć! Cześć!